Możemy kosić, już jest twarde. Dobra, kosimy. Jęknie w rozmachu kosa i siłą dla nich niepojętą położy po kosem miliony kłusek na zim wyschnioną, dla jednych świętą, dla inszych przeklętą. Ale śmierć nie ma śmiercią, a inny wieczność życio. Kaj stoło zboży przedwczora, tam dziśka bachratych toczek paradują rzędy. Puklate mają na czubkach kłosiska tłuste, o długich, cienkich fusach. Wszędy po polach stoją całe kompanie tych chrubych toczek, o strewek i kupek. I co mo ręce i nogi, a żyje, w zbirkach pomogo. Bo święty Jakubek czyściućki pola chce widzieć na miano, ścierniska próżne, a pełne stodoły. A jakby chybiać miejsca do składania snopków w sąsiekach, chce, by kopy stoły. W naćpanych stodołach zazwuczą maszyny mucarski, a z długich pod chmury poleci. Dni wielki nawścibią beskidzki dziedziny, dni święte dla gazdów, wiesołe dla dzieci. Bo jak z istebnego wybije 12 godzin na kościele, pół kopy muckorzich w zbabranych koszulach zasiadną jak goście na ławach, przy stołach, co by w obiad spożyć i pogotki przy nim wykładać młodzieży. O przedziwnych wiecach, co się kiejsi działy przy mucyniu zboża, a kiere nikierzy muckowie widzieli sami ze stodoły. Że to się sieje tak 8 września, 10 września. 8 września to jest Matki Boskiej Siewnej. No i to żyto poschodzi i ono zimuje tak jak trawa do wiosny. Wcześną wiosnę ono już rośnie do góry i to takim pędem bardzo wielkim. I gdzieś koło miesiącu, tak koło połowy czerwca, klocki się wydostają do góry, klocki, i one dojrzewają i kwitną. To żyto, jak to potrafić? No kwitną żyto, kwitnie i pszenica tak samo. I po jakimś czasie te kosy dobierają grubości,
czyli te ziarka robią się grube, 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 grube i naraz te ziebla bieleją, czyli dojrzewa. Jak już te ziebla bieleją, dojrzewa, to w ten czas się jego ścina. Żniwa są w ten czas gdzieś tak 15 sierpnia, 10-15 sierpnia, jak zobaczymy, żibla, czyli sloma, znaczy jej bielewa, bieleje, ona będzie biała, tak, a ziarka będą twarde. Ja w rolnictwie wyrósł, bo niektórzy się wstydzą, mówią, o mój, ja z Warszawy, a do Warszawy za 200 km było. Ja się tego nie wstydzę. Rodzice kupili gdzieś tak, było około 25 hektarów pola i 6 hektarów łąki, a do łąki było tak blisko, gdzieś pół kilometra, płynęła rzeka Strypa, jeszcze do dziwnia płynie. Zapewne nieliczni widzowie pamiętają jeszcze, jak wyglądały żniwa w Polsce i dlaczego świętujemy dożynki. Ten piękny obrządek wywodzi się jeszcze z dawnych czasów, kiedy to rolnicy po pracowitych i mozolnych żniwach dziękowali Bogu za wszystko to, co zrodziła ich ziemia, a chleb upieczony z tych plonów stał się symbolem tego dnia. Kiedy ludzie uwikłani przez złą politykę zmuszani byli wbrew ich woli do emigracji, opuszczali swój kraj w poszukiwaniu chleba, osiadali na obcej ziemi, a jedyną cenną wartością, jaką przemycali, był ich ojczysty polski język i tradycje związane z utraconą ojczyzną. Dożynki stały się dla starej Polonii z New Britain takim symbolem, a potrzeba i obowiązek nieprzerywalnego pielęgnowania ich przez 35 lat stał się dowodem, że byli i są Polakami. Father Wysocki asked me, I was working for the Chamber of Commerce at the time, can we do something like Main Street USA does, having celebrations and singing and dancing and food, and we talked about it, and so I suggested that we have dożynki, because back in the 40s, New Britain actually celebrated dożynki. It was in probably starting in 46, and then it moved over to Paderewski Park in Plainville, and then this was about 40 years ago, so. Ksiądz proboszcz Paweł Wysocki zaproponował dla Barbry Kerejczyk, która pracowała wtedy dla Chamber of Commerce, żeby jakąś polską inicjatywę, jakieś tradycyjny coś mieć w naszej dzielnicy. Do komitetu należał naturalnie proboszcz Wysocki, Barbara Kerejczyk, ja, Edward Bogdański, Jan Markow, Bogdan Dalek i dużo więcej osób, których nie pamiętam. The committee decided to start with a parade, and we had a big parade using the Britain High School band to start us off, and we had the all the different clubs and organizations participated in the parade, including the Polish Saturday School, PNA was there, Falcons were there, the choir was there. We all came down Broad Street, starting at the top of Broad Street. I considered the top, from Main Street, where Main Street ends, and came down Broad Street and ended up in front of Howler Post, and there was a stage there. And Father Wysocki was there, and Mayor McNamara was mayor at the time, and he was there. And we had a ceremony up on stage to start the dożynki. Gdy pierwsze dożynki zobaczyłem, jak oni pięknie zorganizowali i szli Broad Street do Hillera, to zdawało mi się, że dusza ze mnie wyskoczy. Ale nie pamiętam dokładnie. Czy oni mieli wieniec ze zboża, czy nie mieli, tego ja już nie pamiętam.
ale na rok następny, według naszej rodzinnej tradycji, zasialiśmy żyto i pszenicę. To już myśmy robili wieniec sami. Pomagali nam różne żony, koleżanki. I tak szło, aż do dnia dzisiejszego. Przyznam się szczerą prawdę od serca, że żyto i pszenicę przywiozłem z Polski. Jeszcze ze swego pola. Pogoda była świetna, atmosfera również świetna, tłumy olbrzymie. Mieliśmy tysiące osób, co Newburton Herald, prasa napisała, to że mieliśmy około 43 tysięcy obecnych na naszych drużynkach. This was actually a stamp. We had a contest and people came with their different ideas on what we should advertise the drużynki, and everybody loved the stamp. For 35 years they continued and people recognize this as New Britain's drużynki. W 1984 roku mieliśmy zebranie w P&A, Lucian Pawlak, Barbara Kerejczyk i ja, żeśmy ustanowili zorganizować organizację, która by kontynuowała drużynki. Również celem było, żeby połączyć Polonię, ażeby na przykład imprezy, jakie odbywają się w jednym klubie, żeby nie było konfliktu z drugim klubem. Polish American Council powstał w 1984 roku i było dużo przewodniczących w tym czasie do mojego momentu, właściwie do momentu, kiedy pan Lucian Pawla został majorem w New Britain. Tak się stało, że ja byłem wtedy wiceprezesem i to wszystko się zwaliło na mnie na głowę. Okay? Niestety musiałem zostać tam i do dzisiaj to próbuję. Właśnie drużynki miały być głównym fundraiser, zbieranym funduszu dla Polish American Council. Tak drużynki miały pracować, zbierać pieniądze, żeby utrzymać Polish American Council, która miała kontrolować wszystkie organizacje na terenie New Britain i dookoła New Britain. Wiem, że Polacy lubią się bawić. To zawsze, w ten czas było ponad 30 takich różnych klubów i każdy jeden miał zabawę, każdy jeden miał jakieś tam wycieczkę czy jakieś imprezę i to nie mogli się zgodzić, żeby sobie ustawić datę, żeby cała Polonia ich popierała. To był taki pomysł, żeby złączyć to, jakieś takie centralie zrobić, żeby te organizacje poszły pod jedne parasolkę i żeby jeden drugiemu mógł pomóc z tymi imprezami, z tymi zabawami, żeby konflikt nie był. No, to poszliśmy do PNA, Polish National Alliance, na Ward Street, Dominik Fieszkowski, ja i Barbara Krajczyk, i ustawiliśmy te różne reguły tego Polish American Council. Drużynki na Broad Street trwały 15 lat. Będąc na Broad Street nie było tak przyjemnie i łatwo. Niektórzy się przeciwstawiali, niektóre biznesy polskie. Chodziliśmy, atmosfera nie za bardzo z niektórymi. Lecz nie poddaliśmy się i nadal żeśmy szli naprzód, bo mieliśmy poparcie od Haleczyków, od Sokołów, harcerstwa, Szkoły Sobotniej. Wiedzieliśmy, że mamy za sobą ludzi i będzie poparcie. Lecz po jakimś czasie
komitet postanowił przenieść na plankę, żeby tych niektórych nieprzyjemności nie mieć. Do Dożynki się wybierało na zebraniu datę i miejsce na dożynki. I to się to szło pod głosowanie. To nie to, że to się, okej, dożynki będą tu. I cały czas się prowadziło, ale w tym czasie dożynki nie przeszły ze względu, że Halle powstrzymał się od głosów i nie mieliśmy na tyle głosów, żeby dożynki były. I w ten jeden rok dożynki u dożynek nie było. W ogóle. Bo nie było na tyle głosów, żeby to przegłosować. Gdzie? Tego rok później poddaliśmy pod głosowanie i było prawie 100% za tym, żeby dożynki przenieść na Polankę. W pierwszym momencie robiliśmy dożynki w sobotę, w niedzielę my robili piknik dla dożynek. 5 czy 7 lat później zrobiliśmy dożynki 2 dni na Polance. 7 lat, jak biskup Henry Mansao przyjechał na dożynki jako honorowy gość, przyjechał zobaczyć, jak dożynki wyglądają, bo każdy rok musimy wysyłać list do biskupa o pozwolenie odprawienia mszy świętej na polu. Co w tym czasie biskup dał pozwolenie, ale zarówno w tym czasie chciał przyjechać zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli ktoś z Państwa sądził, że przy ubiegłorocznej jubileuszowej gali z okazji 30. rocznicy powstania dożynek w New Brytan kolejne obchody polonijnego święta plonów na Polance Sokołów będą wyglądały blado i mało atrakcyjnie, to w minioną sobotę 20 sierpnia bieżącego roku czekała na Was miła niespodzianka. Mało, że pierwszego dnia pogoda była wręcz idealna, to jeszcze organizatorzy na czele z przewodniczącym Komitetu Dożynkowego Lucjanem Pawlakiem stanęli na wysokości zadania i tym razem zaproponowali wyjątkowo bogaty i zróżnicowany program, który na długo zapadnie publiczności w pamięci. A okazja była ku temu przednia, ponieważ tegoroczne dożynki były dedykowane trzem okolicznościom niezwykle istotnym dla społeczności polonijnej, a mianowicie beatyfikacja Jana Pawła II, 90. rocznica istnienia Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA oraz 80. rocznica powstania Klubu Demokratycznego imienia generała Kazimierza Pułaskiego w New Brytan. Jak zwykle uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy świętej, którą w asyście polonijnych kapłanów celebrował biskup Henry Mansell. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. We gather with great gratitude in our hearts following the gospel today to thank God for the wonders of the festival. We gather with green all around us, green trees, green grass, flowers, and the festival which we celebrate, recognizing that the Dożynski Festival has been celebrated in the country of Poland for more than 1,000 years, recognizing who we are and where our good things come from. We see all this wonder, we recognize that without roots, none of this would be possible. Without roots, all dryness, decadence, decay, and death. But we come here to celebrate in a special way our roots, fundamental roots, spiritual roots, that dictate all that we are. We come, as you know, with a special commemoration of Pope John Paul II, now we call Blessed John Paul II, after his beatification this past fall. And we look forward to the day, we hope not in the long future, when he will be canonized as saints. And we think of the wonders of his life, the wonders of his message, the tremendous mysteries which he celebrated all over the world. I think when he was elected Pope on October 16, 1978, how many people didn't know who he was. You knew who he was because of his visits here in New Britain in the 1960s. You knew very well, but many of the Western reporters did not know him. So
pamiątkową plakietkę z okazji beatyfikacji polskiego papieża wręczył jego eminencji przy okazji mistrz ceremonii Lucjan Pawlak, a następnie po symbolicznym połamaniu się wszystkich obecnych bochenkiem chleba z tegorocznych zbiorów złożył on podobne wyróżnienie na ręce komendanta placówki nr 111 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Henryka Kawyckiego. Co się odbywają już dożynki tu w naszym terenie. Pierwszy raz dopiero osiągnął nas taki zaszczyt, że ktoś pamięta o nas. Tak, żeśmy walczyli, żeby nasze pokolenia miały wolność. Niestety, nie wyszło tak, jak myśmy sobie tego życzyli, ale przyszłość jest przed wami, nie przed nami. Tak? My już się zamieniamy w mgłę, a niedługo nas nie będzie, więc pamiętajcie o tym, żeśmy walczyli dla waszej wolności, bo wolność jest bardzo droga. Za wolność trzeba płacić krwią. Dziękuję. Lucjan Pawlak jako prezes Klubu Demokratycznego imieniem generała Kazimierza Pułaskiego odebrał od organizatorów pamiątkową plakietkę z podobizną Jana Pawła II. W miejsce krótkiej historii dożynek odczytany został tradycyjnie już napisany specjalnie na tą właśnie okazję wiersz Henryka Stankiewicza, by po chwili uczniowie i absolwenci Szkoły Języka Polskiego imieniem Jana Pawła II odtańczyli ku zachwytowi widzów wspaniałego poloneza. Trzy-cztery lata temu przyjechał arcybiskup Mansell do nas i zawsze dla niego przygotowujemy tam namiot, żeby sobie przed mszą pomodlił się, może jeszcze wody wypił albo coś. Ja nie mówię, że to było tradycyjnie, ale tak kolejnie było pokaz naszych dzieci, jak tańcują polonez. To on weszedł do namiotu, ja po niego poszłem, wziąłem go za rękę i mówię, arcybiskup musi to zobaczyć. Do dzisiejszego dnia ja to nigdy nie zapomnę, że stoję z arcybiskupem i ten polonez gra. Ja kazałem temu, co się zajmował tymi głośnikami, żeby jeszcze głośniej, żeby to brzmiało przez cały New Britain, ten polonez nasz. I żeby te dzieci pokazali innym, że oni są Polacy. Przyjechał. Siedział, oglądał dzieci, tańczył, to mu się pięknie spodobało, powiedział nam, że na drugi rok on osobiście mszę świętą odprawi na Polance dla nas. I od tej pory biskup co roku przyjeżdżał na Polankę. Dożynki wasn't really a fundraiser, although we did get money from the vendors that came in, okay? And then I know that it went back to the community. Even when they went from the street over to Falcon Field, they did not charge people to get into the festival. Nie bierzemy żadnych
opłat wstępu na dożynki. Jak również znaczy bierzemy za parking, dlatego że parking pomaga nam opłacić rachunki za policję, bo policję muszę nająć, żeby nam pomagali parkować, bo tam by był straszny duży bałagan. Teraz w tym czasie robimy po prostu parking $5 od samochodu. Co z tego? Więcej jak 50% idzie na scholarship. Trzeci rok teraz dajemy dla polskich dzieci scholarship. Fundusz cały dożynek zebrany na dożynkach jest rozdany pomiędzy polskimi organizacjami i charytatywnymi, takie inne rzeczy. Muszę powiedzieć, co bardzo jest nieprzyjemne, to jest właśnie nieprzyjemne jest to, że nasze polskie biznesy do tego tak nie przybierają wagi. Po prostu nie chodzi się po polskich sklepach, prosi się powiesić ten afisz do okna, po prostu nie chcą nawet tego powiesić, może wisi jeden dzień, dwa dni, wyrzucają. Okej, to czego brakuje, trzeba poparcia, nie tylko finansowego, ale poparcia tego wizualnego, żeby zobaczyć, że te dożynki są, będą i to się będzie odbywać i co odbywa się co roku. Dla siebie tego nie robimy, my robimy dla dzieci. Dla tych polskich dzieci, te 600 dzieci, którzy chodzą tam do szkoły polskiego języka. No, ja jestem dumny z tego, że jestem Polak. Dożynki są i będą. I kto chce brać udział, i kto jest dumny z tego, że jest Polak, to przyjdzie i będzie popierał. A te, co nie mają czas, to dla nich to nie jest, że to jest negatywne, ale niektórzy muszą pierwszy shopping, drugi overtime, trzeci przy ogrodek, czwarty mu się nie chce. To nie jest tylko, że to nie jest tylko w Polonii, to jest po angielsku się mówi human nature. A? Nie chce się ruszyć z tyłka, żeby coś tam zrobić. Ale jak przyjdzie, jak ktoś mu ustawi, jak wszystko to jest zrobione, to przyjdzie. Zorganizować dożynki. To właśnie mówi się, polankę trzeba zamówić, alkohol, permit trzeba dostać, śmietniki trzeba zamówić, lód trzeba zamówić, orkiestry i różne te występy ludowe i to wszystko trzeba zamówić, gości trzeba zamówić. Ja wysłałem 2-3 tygodnie temu ponad 40 list do różnych gości, do ambasadora, do tego konsula, do majora, do gubernatora. To wszystko trzeba napisać i wysyłać do różnych radnych miejskich i to wszystko to nie jest, ludzie myślą, że to jest tak, przyjdą, zobaczą, ale pięknie, krzesła trzeba zamówić, tego stoły, różne, te aplikacje na stoiska też trzeba brać. Najważniejsze, to gonić za pieniędzmi. No, bo powiem Ci tak otwarcie i szczerze, że najciężej teraz jest zebrać te 10-15 tysięcy, co potrzebujemy, żeby co rok te dożynki, ludzie sobie tam przyszli, popatrzyli i ja myślę, że byli dumni z tego, że są Polacy. Dla mnie to jest dziwne, że ja w to się wkręciłem, bo ja myślę, że wiesz, że ja po raz pierwszy w Polsce byłem w 96 roku. Brałem udział w tych dożynkach, ale naprawdę nie czułem się jak Polak, czułem się zawsze jak Amerykanin. No. Byłem urodzony w Belgii, to tak, ale ludzie, uczyłem się tych przepięknych tradycji, to wszystko, to coraz to więcej się czułem jak Polak i
No, widziałem, że Polonia pomału się rozwija, rozbija. Nie siedzą tutaj w New Britain, nie, już to nie jest tak, nie przyjeżdżają. To ktoś musiał to i no, z Romanem tak, może jesteśmy uparci, no, ale nie chcieliśmy to puścić, bo ja sam widziałem na swoje oczy, że tutaj spacerowało 40, 50, 60 tysięcy ludzi. A my tutaj zaczynali nieraz w piątek na wieczór i bawili się w piątek na wieczór, sobota, niedziela. To tak, no ja myślę, przez całą Amerykę te dożynki nasze były opisane. I od nas zaczynali wszędzie. Nie wszędzie, ale po całej Ameryce, ja myślę, że my pierwsze byli. Że ten pomysł, co Barbara i Dominik i ksiądz Wisocki mieli, to teraz no, ludzie poszli teraz w Syracuse, czy Buffalo, czy wszystko. Ale New Britain był pierwszy. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Będąc kilka miesięcy temu w Hartford, rzeczywiście pan Lucjan zaproponował, że może przyjechałby ktoś z Nowego Jorku, z konsulatu na tą uroczystość tutaj, na te dożynki. Udało mi się przyjechać. Proszę wierzyć, to nie jest takie oczywiste. Nie zawsze możemy jechać tam, gdzie chcemy. Jest nas ograniczona ilość, zaproszeń przychodzi bardzo dużo, ale gdy spytałem kolegów z większym stażem, czy trzeba tutaj przyjechać, odpowiedzieli bez wątpienia, trzeba. Jest to bardzo ważna uroczystość i po godzinnym pobycie tutaj wiem, że rzeczywiście tak jest, bo proszę Państwa, nie, Boga pięknie jest prosić o różne rzeczy, ale bardzo pięknie jest również dziękować i ten staropolski, wielowiekowy obyczaj dziękowania za plony Państwo tutaj w Stanach Zjednoczonych, w New Britain pielęgnują i wypada mnie być jako młodemu człowiekowi tylko z tego dumnym. Należę do chóru Polonia od 1962 roku i od pierwsze drużynki, jak powstały w New Britain 35 lat temu, to ja już tam śpiewałem, bo chór Polonia jedna chyba organizacja, co bez przerwy przez 35 lat uczestniczyła w tych dożynkach. Śpiewaliśmy na Broad Street, na ulicy, naraz było, śpiewaliśmy, tam scena była. Nie było to za dobre warunki, ale śpiewaliśmy. Później przenieśliśmy tutaj na Polankę, no to zawsze było lepiej, bo tam pod tym pawilonem było i tam kawałek sceny było. Także ja zostałem chyba jeden z tych uczestników, co od początku bierze udział w dożynkach, bo były inne osoby, ale później zaczęły, a większość poumierało. Chodzimy po saku, ale swego długu, jestem matula, nie dorota puku, to mi wola pola. Pani ska urota!
inicjatorem obrazu to był bardziej Bogdański, który uważam, że w Bridgeport z księdzem, który ten obraz wymalował. A więc opowiem o powstaniu tego obrazu na dożynki. To zaczęło się może od chóru Polonia, bo prezes chóru był ten czas świętej pamięci Bogdański i przyjeżdżał do nas dyrygent z Bridgeport, nazywał się Oziębło i pewnego razu zaprosił ich do Bridgeport. I oni w Bridgeport przy kościele świętego Michała robili już dożynki. I był ten obraz, taki płótno, tam na płotach wieszali. I oni pojechali tam i tam się bardzo ten obraz podobał. Się zapytali, czy nie mogliby pożyczyć ten obraz u nas, bo organizujemy dożynki, żeby u nas wisiał. Dlaczego nie? I przywieźli do nas i w tym czasie zapytali ich, czy oni nie mogliby to sprzedać nam. A ten obraz namalował zakonnik franciszkanin i on mówi, ja trochę włożyłem tam w to, bo to kosztowało to płótno, to farba. I oni postanowili odkupić od niego ten obraz. I przywieźli tutaj jak w New Britain i zapłacili za niego około $1000. I od tej pory ten obraz tutaj był na Broad Street, wieszali go, tak pamiętacie, na budynku w Haller Post. Dokąd były te dożynki na Broad Street, zawsze ten był przechowywany w Haller Post tam. A było to wieszanie, to była ciężka robota, bo trzeba było wchodzić na budynek i to powiesić, na wieczór zabrać to. Ten obraz, który wieszali, trzeba było złożyć go, skręcić go, dopiero wieszać. I tak się to odbywało. Potem, kiedy dożynki zostały przeniesione tu na Polankę, trzeba było załatwić, jak ten obraz tutaj w ogóle przywozić. Więc przyszło na myśl, żeby zbudować na niego taki wózek. Bo to obraz składał się z 5 części. A każdą część to trzeba 2 ludzi, żeby nosić, prawda? Więc obraz ten, jak przywieźliśmy tutaj, w tym wózku, co żeśmy zbudowali, to już ten obraz, tak jak może nadmieniane było, jest tutaj w tym budynku tu na Polance. Dzień dobry Państwu. Jestem wiceprezesem Falcon Club od spraw Polanki. Zajmuję się całą tą Polanką. Jak wiecie Państwo, tutaj odbywają się doroczne dożynki i zajmuję się całym tym obszarem, opieką oraz również boiskiem, gdzie jestem menadżerem w klubie Polonia Falcon Soccer Club. Pełnię swoją funkcję już od 4 lat i myślę, że wszystko jest tutaj pod moją opieką dobrze spełnione.
sure if I would change too much of what has been done. I would like to see more dance groups participate to keep that tradition, folk dance, going. I think the reason it's been able to continue is that people can relate to this as a Polish festival. And although it was mostly the Polish Americans that come, it's the one festival that has survived for 35 years. Main Street USA is no longer with us. The Italian festival is no longer with us. The Greek is, because they have a church there that they do it in. But an outdoor festival that to survive for 35 years is just a wonderful accomplishment. So they have to be doing something right. Dożynki w tej chwili, dzięki kilku osobom, nadal istnieją. Powinniśmy starać się jak najbardziej współpracować z organizacjami. Zachęcam organizacje, żeby brały udział na zebraniach, ażeby tę polską tradycję utrzymać. Nie wiem, czy można dużo co zmienić, bo uważam, że są świetne teraz. Mniejsze rzeczy może, ale w tej chwili uważam, że prowadzone są bardzo dobrze i tylko są braki osób do pomocy. Tak jak Lucian jest oddany dla Polonii, to ja myślę, że drugiego tutaj w New Britain nie znajdziemy takiego, który będzie tyle czasu spędził, żeby to zorganizować, bo naturalnie ja tyle czasu nie mam, okay? Ale Lucian jest oddany dla Polonii, dla New Britain całym sercem. Dzień dobry, pan Lucian. Dzień dobry, John. Lucian, how come I don't hear you? Okay, I guess I'm okay now. Hello, John. Jesteś na żywo. Na żywo. You're alive. I co nowego? How was Saturday? Oh, Boże, Boże, Boże. John, I want to just tell you how well your wife represents the Polish Business and Professional Association. Oh, thank you. She was awarded a plaque yesterday. She couldn't be more gracious and always trying to promote her organization. Yesterday was super. To answer your question, we had approximately 1,000 people for morning mass. I know because I rented the chairs and there were people around the perimeter. The Archbishop, I think his eyes opened up by seeing how Polonia responds to their faith and their traditions. And today is going to be just as great. We had a great crowd last night, a little slow in the afternoon. As you mentioned before, we've got King Edward from New Jersey here with his family playing some wonderful polkas. We've got a fire engine for the kids to climb on. We've got a petting zoo for the kids. So come on down. Are some of your relatives behind us? Well, those are some of my relatives, okay. But they're also traditional. We can smell the farmer, we can't smell the plopski. Okay, I got Dożynek, dlatego że do Stanów tutaj przyjechałam całkiem niedawno. Festiwal jest mi ten obcy, ponieważ
w Szczecinie, w mieście, z którego podchodzę. Nie było tego festiwalu i nigdy w nim nie uczestniczyłam, ale jednak ja myślę, że tutaj poza samym festiwalem chodzi o całą ideę jednoczenia Polonii, która tak naprawdę jest na rozdrożu. Dlatego, że pomimo tego, że ludzie się jednoczą na festiwalu Małej Polski, to tych festiwali jest mało i tak naprawdę brakuje, a te nawet, które są, nie są jeszcze tak rozreklamowane, żeby młodzi ludzie, którzy nawet tu przyjeżdżają i którzy zaczynają tworzyć tą nową Polonię, tej świeżej krwi, żeby o tym wiedzieli. Na to wszystko potrzeba czasu, na to wszystko potrzeba znowu reklamy, zwiększenia ilości atrakcji na tych dożynkach, żeby ci młodzi ludzie czuli, że chcą tam się pojawiać, że chcą w tym uczestniczyć. I myślę, że to jest droga, która została już zbudowana, tylko teraz trzeba ją kontynuować. I myślę, że powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami, dlatego że, no tak jak mówię, te jakieś wartości życiowe upadają i nawet ja osobiście niekoniecznie łączyłabym to z Kościołem, ale z samą dumą bycia Polakiem, z samą dumą bycia człowiekiem rodzinnym, oddanym, patriotą i uczestniczmy w tym. Bądźmy chętni, pomagajmy, znajdźmy czas w swoim codziennym życiu na to, żeby jednak być tego częścią. Bo jak to społeczeństwo tutaj się rozpadnie, to tak naprawdę będziemy Polakami zagubionymi na obczyźnie. Jednak to w swojej ojczyźnie czujemy się najlepiej i to tej ojczyzny jesteśmy częścią. I nawet przeprowadzając się tutaj ze względów rodzinnych, ekonomicznych, gospodarczych, jakkolwiek, potrzebujemy tych korzeni, potrzebujemy ich tutaj i to nas podnosi na duchu, to nam daje poczucie tożsamości. Te młode, małe dzieci urodzone tutaj, albo które od najmłodszych lat dorastają tutaj na tej obczyźnie, żeby one miały szansę, oczywiście one będą wnikać w tą kulturę amerykańską i tutaj będą funkcjonować, ale żeby one miały szansę poznać, skąd wywodzą się ich rodzice, gdzie są ich korzenie, że to takie podwójne pochodzenie, można by powiedzieć, to jest wartość sama w sobie i z tego należy być dumnym i żeby one wiedziały, że ta część ich tożsamości to jest Polska. Oh,